Jak wam się podobała pioseneczka Dawida Bisbala Si tu la quieres? Mam nadzieję, że bardzo dobrze i w ten wieczór dość ulewny, mokry, ale ciepły, gorący w Polsce. Miło was przywitał i dzisiejszy nasz gość Margarita, która mieszka w Hiszpanii niedaleko Barcelony, ale te, z tego co wiem, blisko też Walencji, tak? I chciałam wam powiedzieć, że Margarita jest dla mnie wyjątkowym gościem, ponieważ jest to moja mama. Także mam nadzieję, że będziemy dzisiaj się dobrze bawić podczas dzisiejszej audycji i oczywiście poznacie ją lepiej. Przywitamy się teraz z naszym gościem. Cześć, jak się masz? Cześć, witam. Dobry wieczór. Chyba w Polsce, nie wiem, czy już jest ciemno. U nas, to znaczy tutaj, gdzie ja mieszkam, nieco właściwie Tordera, to jeszcze jest dzień. Jest, to znaczy końca już nie ma, ale jeszcze jest jasno, także dzień dobry. Dzień dobry po południu, tak jest. U nas, jak tutaj szłam, to było dzisiaj już ciemno, dlatego że mocno padał deszcz. Już myślałam, że tutaj nie dojdę i nie będę mogła się z wami tutaj połączyć na żywo z Radia Zawiercie. Oczywiście www.radiozawiercie.pl. Możecie nas słuchać na żywo na stronie internetowej Radia Zawiercie. Moim dzisiejszym gościem, jak wspomniałam, jest Margarita. Jest to moja mama i dzięki niej tak w zasadzie potoczyło się moje życie, jak się potoczyło. I na dzisiejszym hiszpańskim szocie nie będziemy mówić po hiszpańsku zbyt wiele, a właśnie po polsku. Ale będzie też taki fragment, gdzie porozmawiamy chwilę po hiszpańsku, sprawdzimy, czy Margarita umie mówić po hiszpańsku, czy też nie. To się okaże, sprawdzimy cię tutaj za chwileczkę. A może nasi słuchacze cię też sprawdzą. Ola Ilona, cześć Ilona. Fajnie, że z nami jesteś, fajnie, że dałaś znać. I to po hiszpańsku, także super. To więc lecimy z pierwszym pytankiem dla ciebie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Czyli hejka, jak się masz? Po hiszpańsku takie pytanie się w ten sposób właśnie zadaje. Jak się dzisiaj masz? Co tam dzisiaj w Hiszpanii ciekawego słychać? No, wszystko okej. Okay. Dzisiaj naprawdę mamy wyjątkowy dzień, bo dzisiaj jest święto świętego Jana. Całą noc dzisiaj petardy strzelały w całej Hiszpanii, bo noc świętego Jana chyba w Polsce jest noc świętojańska, nie? Tak? U nas też są petardy z nieba. Ale to dobrze, no. Najbardziej się zły, że są, że trzeba uczcić ten dzień, bo to jest najkrótsza noc w roku i dzisiaj... Najkrótsza czy najdłuższa? Najkrótsza noc w roku, bo to jest... A, najkrótsza, tak. Najdłuższy jest dzień. Zgadza się, tak, prawda. Dłuższy dzień, tak. No i dzisiaj jest po prostu dzień świąteczny, wszystko zamknięte, ludzie świętują. Tradycyjnie dzisiaj pije się szampana i je się takie pyszne ciasto, które nazywa się koka, żeby nie pomylić z czym innym. Ciasto, koka. Koka. To ja wpadam do ciebie na kokę. Okay. Nasz realizator też mówi, że wpada na kokę do ciebie. Ale to musisz. Ale to musisz taką inną kokę dla nas, wiesz. No ja znam tylko taką, którą wiesz, dobra, z kremem, z owocami i tak dalej. Tak. Ale ma takie działanie pozytywne też? No, jak najbardziej, jeszcze zmieszana z szampanem, pozytywnie. No to dobrze, no to jak to jest najkrótsza noc, to później trzyma jeszcze za dnia, nie? No oczywiście, tak, no bo nocy zabrakło, także trzeba kontynuować jeszcze do dzisiejszego wieczoru, no i część nocy, nie? Świetnie, no dobra, no to jak Hiszpanie spędzają ten dzień, co robią, oprócz tego, że jedzą kokę i piją szampana? Nie no, rano dogorywają, wiadomo, po całej nocy, kiedy idą spać bardzo późno, chociaż w czasach pandemii, tutaj przynajmniej gdzie ja mieszkam w Katalonii, było wszystko otwarte, można było pójść na dyskoteki, można się było pobawić, faktem, że zamknięte były bardzo wcześnie, gdzieś około 4 nad ranem. No ale ludzie kontynuowali razem, strzelając, przepraszam, petardy na plaży czy kąpiąc się w morzu, bo noc była nawet w miarę ciepła. A dzisiaj po prostu odpoczynek, dogrywanie z rana, a później po obiedzie kontynuowanie, dalej petardy i dalej spacery i plażowanie, przede wszystkim plaża, bo ciepło było, fajny dzień. U nas też mamy w Polsce iście hiszpańską pogodę, jest tak strasznie gorąco, po 30-35 stopni nie można wytrzymać, a tak właśnie na co dzień jest w Hiszpanii. I jak szłam tutaj do radia, to mi się przypomniało, że jak byłam dzieckiem,
to właśnie w lecie, jak przyszła ulewa, to pamiętasz, tak lało strasznie mocno i no, momentalnie ulice zalewały się wodą. Pamiętasz te czasy? Tak, no ale to dalej się tak dzieje. Tutaj w Hiszpanii, jak są ulewy, to są takie burze letnie. Jest bardzo intensywna ta burza. Krótko bardzo trwa, ale dosłownie w przeciągu 5 minut wszystko pływa. No, na ulicy są zalane, woda dochodzi do połowy wysokości kół, powiedzmy też, żeby mieć jakieś rozeznanie, ile tej wody spada. Ale bardzo szybko później znika. Także nagle wychodzi słońce i dosłownie 5 minut następne i już jest sucho. Wszystko, no to tutaj to tak nie jest. Wszystko spłynęło do kanału, już jest sucho, można dalej się opalać. No także dokładnie. No u nas to tak nie wygląda, jednak te burze są dość długie. Nie wiem, czy jeszcze pada, czy nie, no ale już będzie z ponad godzinę, no albo dwie nawet, także no nie jest to tak jak w Hiszpanii, ale właśnie siła opadu i ilość tego opadu przypomniała mi się właśnie, jak to wyglądało, jak byłam dzieckiem. Zresztą teraz już rzadziej do ciebie jeżdżę latem, bardziej poza sezonem, no ale jakoś na szczęście nie mam okazji na deszcz się załapać w Hiszpanii. Nie ma go chyba zbyt dużo, tak jak w Polsce. Nie. To znaczy, nie, ostatnio nie pada za długo, także okay. Nie wiem, zmienia się trochę klimat. Więc. Tak, w Polsce się robi Hiszpania, a w Hiszpanii co się robi? Nie wiem, taka mieszanka, właściwie to nie wiem, do czego to porównać. Nie wiem, czy Hiszpanie do Polski będą na wakacje chyba jeść. No powiem ci, usmażyliby się, tym bardziej, że klimat jest trochę inny, bo w Hiszpanii jest wilgotno. Tak. Jest wilgoć dużo. Wilgoć, tak. Z tym słowem wilgoć wiąże się pewna anegdotka nasza rodzinna. Tak, szczególnie właśnie tutaj, gdzie ja mieszkam, miejscowość Cordera, jest bardzo wilgotno. I ta wilgoć. Ta wilgoć. Do szpiku kości. I to jest naprawdę bardzo uciążliwe, a szczególnie zimą to jest, no, mimo tego, że temperatury nie spadają poniżej zera, bo tutaj raczej, jak się zdarzy, może raz po roku, raz na dwa lata, że temperatura spadnie do -1, -2, i przy tej wilgoci to można naprawdę zamarznąć, mimo tego, że no, nie ma aż tak niskich temperatur. No dokładnie, tak to właśnie jest. No. Bardzo wysokie. Mm-hmm. A w Polsce znowu już mamy klimat bardziej suchy i jak jest taka temperatura, wyobraź sobie 30-35 stopni, to dawno w Polsce nie byłaś latem. No to powiem ci, że w Hiszpanii 35 stopni nie odczuwa się tak jak tutaj to 35 stopni, po prostu można wykitować za przeproszeniem. No dobrze, lecimy z kolejnym naszym pytankiem. Ile to już lat mieszkasz w Hiszpanii i jak to się stało, że tam się wyprowadziłaś? Ja akurat się cieszę z tego, bo dzięki temu, że ty tam jesteś, to ja znam hiszpański i moje całe życie jest z tym związane. Moja praca, moja pasja i w zasadzie wszystko ci, co mnie znają, to doskonale o tym wiedzą, więc gdyby nie to, że 25 lat temu, ile to było? 25 lat. 25 teraz. Lat temu postanowiłaś wyjechać do Hiszpanii i dzięki temu ja miałam okazję jako dziecko być tam i właśnie chłonąć ten język i tam się go nauczyć w sposób, który mówi się na ulicy, nie tak jak uczą się inni z książek czy w jakiś inny sposób, tylko właśnie na żywo. Więc dzięki temu, że pojechałaś, to mnie akurat to wyszło na dobre. A tobie? Podsumowując te 25 lat, muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona z tej mojej decyzji. Nie tylko z mojego powodu, ale właśnie z twojego powodu, bo jestem bardzo dumna z tego, co robisz. Super, mówisz po hiszpańsku, właśnie tak jak rodowity Hiszpan. I jaki był powód, że ja wyjechałam? 25 lat temu Polska, no, była trochę innym krajem, także nie było za lekko. I trzeba było sobie szukać innych możliwości, prawda, żeby lepiej żyć, że tak powiem. No i wiadomo, przy tym połączona była też i miłość i tak dalej, bo to jedno z drugim się wiąże. W tamtych czasach szczególnie to było, był bardzo istotny też powód. Zdecydowanie. Coś tam mi świta.
Ale uważam, że bardzo dobrze się stało. Pamiętam, ale trochę sytuacja się zmieniła. Wiesz co, pamiętam z mojego dzieciństwa, jak jeździłam do ciebie jako dziecko. Pamiętam, że w Polsce rzeczywiście nic nie było, nie miałam takich ubrań, takiej jakości, nie miałam możliwości jedzenia pysznych owoców, warzyw. I pamiętasz, jak chodziłyśmy na Mercado, dzisiejsze słówko macie, Mercado, czyli targ. Jak chodziłyśmy na Mercado, to chodziłyśmy z tym takim wózkiem, z takim carro i był full, pełny ten wózek. Mama zawsze ładowałaś tam wszystko i było wszystko takie tanie, że można było sobie pozwolić na aż nadto, prawda? Tak, tak. W tamtych czasach naprawdę wtedy mieszkaliśmy w Blanes. Tak, tak. I no i były pesety jeszcze, nie było euro wtedy. Były pesety i naprawdę było tanio. Zarabiało się wtedy bardzo dobrze. Ja już wtedy zaczęłam pracować jako przewodnik turystyczny, bo to jest to, czym się zajmuję. I zarabiało się bardzo dobrze, a życie było bardzo tanie. I tak jak mówisz, szłaś na targ i kupowałaś, na co miałaś ochotę, kosztowało wszystko naprawdę niewiele i można było je odłożyć. Kiedyś to było tak, że jedna osoba, rodzina, jak pracowała, to wystarczyło dla całej rodziny. Teraz wiadomo, sytuacja jest zupełnie inna. Dokładnie tak, czyli euro jednak troszeczkę popsuło tą ekonomię hiszpańską i sytuacja się zmieniła. Teraz idąc do Mercado, to już z carro nie idziesz. No nie. A wydajesz więcej. Idzie się z carro, ale idzie się z tym wózkiem supermarketowym, tym wielkim takim, jak robisz duże zakupy. No i się wydaje, madre mia, to nie można, nie ma porównania. Wydaje się masę. Tak jak i u nas w Polsce teraz jest tak strasznie drogo, że no ja nie wiem, idziesz, kupisz dosłownie na jeden dzień, powiedzmy, jakieś jedzenie. Dzisiejszy przykład, słuchaj, poszłam do warzywniaka, miałam powiedzieć do fruteria, tak jak po hiszpańsku się mówi fruteria, czyli po hiszpańsku to jest fruteria, a po polsku to by musiał być owocownik. No to poszłam do owocownika, słuchaj, i kupiłam sobie ćwiartkę arbuza, kupiłam 1,5 kilo truskawek i kupiłam 4 nektarynki, zapłaciłam 38 zł. No to drogo. Rozumiesz to? 38 zł zapłaciłam za 3 rzeczy. No więc ceny, myślę, teraz jak tak porównuję, to wydaje mi się, że w Hiszpanii macie taniej troszeczkę niż w Polsce. Teraz. To znaczy, jeśli chodzi o owoce, zależy. To też naprawdę opłaca się chodzić do tych warzywniaków, jak ty mówisz. Owocników. Owocowniku. Które prowadzone są, jest bardzo popularne, że tu w Hiszpanii prowadzone są te najtańsze, a mają bardzo dobre owoce, bardzo dobry produkt, prowadzone są przez Arabów, przez Marokańczyków czy innych. Ja nie wiem, jak oni to robią, że zdobywają te, mają ceny bardzo niskie. Nawet w porównaniu do supermarketu, to niektóre rzeczy mogą kosztować nawet połowę mniej. I to jest duża różnica, a mają świeże. I dobre, jakościowo też, tak? No oczywiście, jasne. No ale też mięso, nie? U Araba się kupuje najczęściej. Tak, wołowinę, bo oni wołowina, cielęcina, bo wieprzowiny nie sprzedają. Tak, tak. I mają bardzo dobre wołowe mięso, cielęcinka i robią ci wszystko to, co chcesz, jak chcesz i kroją jak chcesz i nie są wysokie ceny, także to jest właśnie ten plus, porównując z supermarketami, nie? Jasne. No dobra, no to skoro już wiemy, jakie są ceny, już wiemy, jaki jest klimat, wiemy, co mniej więcej ile kosztuje, to teraz mi powiedz, czym ty się zajmujesz? Już wspomniałaś, że jesteś przewodnikiem turystycznym, a ja wiem dokładnie, jak wygląda twoja praca, bo wiele razy byłam z tobą na wycieczkach i miałam okazję zwiedzić, no, sporawo. I to fajne nudziłaś jest mieć mamę przewodnika, bo wiesz, za free wszędzie, nie? Nudziłaś się na tych wycieczkach? Zadam ci pytanie ja. Jakie? Jak? Czy się nudziłaś? No gdzie? Ty zawsze ciekawie opowiadasz. Pamiętam, że ty jak opowiadasz, to ludzie ciebie słuchają i chcą cię słuchać. Także no masz coś takiego, że potrafisz rozmawiać z ludźmi i oni chcą ciebie słuchać, więc to jest fajne też. No mam nadzieję, że coś odziedziczyłam, nie? W końcu. No ewidentne. Tak, no więc... Moja praca. No tak, moja praca.
moja praca. Jest to moja ulubiona praca, zresztą uwielbiam moją pracę. Kontakt z ludźmi, przekazywać to, co ja wiem, pokazać nowe miejsca, pokazać to wszystko, czym się ludzie interesują. I muszę powiedzieć, że Polak, bo pracowałam też i z Niemcami, i z Hiszpanami, i z Katalończykami, i porównując Polaków do tych wszystkich innych nacji, Polak jest osobą, jest turystą bardzo ciekawym. Tak. Ciekawskim. No właśnie. Że chce wszystko się dowiedzieć, zadaje pytania, interesuje się. I to dla nas, przewodników, jest naprawdę taką motywacją do tego, żeby coraz więcej ciekawostek się dowiadywać. I ja mam to do siebie, że ja szukam właśnie takich ciekawych rzeczy. I staram się takie ciekawostki przekazać też ludziom. Tak, jak byłam z tobą, jeździłam na wycieczki, to też część rzeczy zapamiętywałam i na swoich zajęciach właśnie hiszpańskiego też czasami tam podpowiem coś, wiem więcej niż normalnie, ale to też dzięki tobie, tak więc fajne jest to, że ciągle wyszukujesz i to też jest, można powiedzieć, ileż można w kółko pokazywać jedno i to samo gadać, prawda? Tak samo jak i ja, prowadząc zajęcia, moje każde zajęcia są inne, do każdego podchodzę inaczej, jakbym miała mieć jedną książkę, którą bym wałkowała w kółko jedno i to samo, to bym chyba do głowy dostała, tak więc super. Myślę, że ty też właśnie kierujesz się podobnymi schematami i szukasz tych ciekawostek, żeby jeszcze coś wydobyć i jeszcze coś wydobyć. Oczywiście, ja nie lubię się nudzić i zresztą nigdy nie nudzę. Być może z tego właśnie powodu, że ciągle coś staram się wyszukać nowego i staram się przekazać moim klientom właśnie tą moją pasję. No ale muszę powiedzieć, że nie tylko jestem przewodnikiem, też zajmuję się turniejami futbolowymi. Futbol, kobieta i futbol. Tak, ja właśnie, ale powiem ciekawostka, bo w Polsce futbol mnie w ogóle nie interesował. Ja mieszkałam w Polsce futbol, powiedz oglądaj mecz, gdzie tam, to ja znikałam w ogóle. Ale jak przyjechałam do Hiszpanii, ja jestem fanką, no muszę przyznać się tutaj, fanką FC Barcelony, Barca przede wszystkim. Wiskal Barca. Wiskal Barca, tak jest. I mam z Barcą w ogóle, z FC Barceloną bardzo ścisły kontakt, bo też mam ten przywilej, to szczęście, no, przywilej można tak powiedzieć, że weteranów FC Barcelony z drugiej ekipy i niektórych oldboyów z pierwszej ekipy już raz sprowadziłam do Polski, ściągnęłam do Polski na mecz charytatywny, który był rozgrywany właśnie obok Wrocławia. Taka malutka miejscowość, na pewno mało osób ją zna, Wąsosz. Tak, byłam tam. No tak, i właśnie to są plusy posiadania mamy przewodniczki i takiej właśnie osoby rozchwytywanej, bo dzięki tobie miałam okazję jechać z tymi piłkarzami na właśnie ten mecz w jednym autobusie i ich poznać, siedzieć obok nich i pogadać sobie, także no to są takie właśnie perełki, wisienki na torcie, także mamuśka, staraj się dalej i kombinuj ten mecz, bo chętnie znowu się z nimi spotkam. No to córusiu, słuchaj, to teraz we wrześniu, początkiem września, zapraszam cię oczywiście, już masz zaproszenie. Ale loża VIP. No oczywiście, no nie może być inaczej, bo przyjedzie znowu drużyna Barcelony na kolejny mecz charytatywny. Będzie jeszcze z większą pompą, będzie więcej atrakcji, no ale przede wszystkim największą atrakcją jest to, że FC Barcelona oldboye przyjadą rozegrać mecz z drużyną Wąsosza i jest to mecz charytatywny, gdzie wszystkie pieniążki będą przeznaczone na klinikę, dla kliniki dzieci chorych na raka. Początek września tego roku, już to jest zaplanowane. Super. Czekamy tylko na skuteczną decyzję klubu, FC Barcelona ma mi potwierdzić. Ale to jest już w 99% pewne, że przyjedziemy. Świetnie. Tylko wiesz co, jest taki jeden problem. Ja muszę zabrać swoich słuchaczy ze sobą, bo to jest moja ekipa. No to nie ma nic prostszego, jak dać mi znać i wszystko się to załatwi. Tak więc słyszeli wszyscy, świadków mamy setki, bo słuchają nas też oprócz tego, że na Facebooku, to jeszcze na żywo w radiu i z tego co wiem, tam frekwencja jest bardzo wysoka. Tak więc wszyscy macie zaproszenie, słuchajcie, jedziemy do Wąsosza, Wąsosza czy Wąsosza?
Wąsosza. Wąsosza. Jedziemy do Wąsosza, wynajmiemy sobie jakiś transport, no bo nie sądzę, że do jednego autobusu nam pozwolą wejść razem z całą ekipą hiszpańską. Nie ma problemu. Ja ci mówię, Agnieszka, dasz mi znać ile osób i macie zaproszenie. No to w komentarzach facebookowych na Radio Zawiercie, ewentualnie na moim fanpage'u Aprendemos Español. Wszyscy chętni na wyjazd na mecz do Wąsosza. Łapka w górę. Aha, nasz realizator jest pierwszy. No proszę. Tak, więc już nie jadę sama. Ilona pewnie też jedzie, w zeszłym roku była, także jedziesz za... Siedzisz na tyłach. Dobra, okej, okay, załatwione. Załatwione, tak więc sorry, będziesz miała kupę roboty, bo ja jak zabiorę ze sobą ekipę, to nie wiem, czy wyrobisz. Wyrobię. Słuchaj, ty jeszcze, nie wiem, mamuśki na tej wysokości, to mamuśki nie znasz? Znam, no jak nie znam? 35 lat cię znam. No właśnie. O nie, zdradziłam, ile mam lat. Dobrze, w porządku. No to mamy tutaj jedno pytanie od Nikoli. Jak szybko nauczyłaś się płynnie mówić po hiszpańsku? Jak możesz powiedzieć, jak wyglądała ta twoja droga do nauczenia się, no bo mówisz po hiszpańsku, ja to wiem, ale musisz się pochwalić tutaj swoim hiszpańskim naszym słuchaczom, ale to może za chwileczkę, tylko powiedz mi właśnie, jak się tego nauczyłaś, jak tego dokonałaś? Zanim przyjechałam do Hiszpanii 25 lat temu, uczyłam się z książek, które zakupiłam w Polsce z takiej firmy, która właśnie oferowała naukę języka hiszpańskiego, samouk się mówi. Samouczek to był jakiś, tak? Tak. Ale wiadomo, z tych książek sama ucząc się, to raz, że trzeba mieć samo zaparcie, żeby samemu się uczyć. Kto mi miał sprawdzić, czy ja dobrze mówię, czy nie, bo nikogo nie było, kto by znał hiszpański. I tak powiem szczerze, że jak pojawiłam się w Hiszpanii, to jedyne co znałam, te podstawy, takie dzień dobry, do widzenia, jak mam na imię i niewiele więcej. I praktycznie hiszpańskiego nauczyłam się na ulicy. Na ulicy, bo ja nie poszłam do żadnej szkoły w Hiszpanii. Uczyłam się słuchając języka, zapisując, później jak wracałam do domu, zapisywałam sobie słowa, które nie rozumiałam, nie szukałam w słowniczku i szukałam ich tłumaczenia. Na początku, jak słuchałam, jak mówią, jak rozmawiają w Hiszpanii, to było dla mnie... Tak, no moi uczniowie tak mówią, weź, oni mówią za szybko, ja nic nie rozumiem, dokładnie tak jak mówisz. Tak jest, no ale później pomału zaczęłam wyławiać te pierwsze słowa i tak jak mówię, zapisywałam i uczyłam się ich znaczenia. Nauczyłam się tego języka w miesiąc czasu. Hiszpański jest językiem bardzo łatwym. W miesiąc. Ale w miesiąc na jakim poziomie, bo to też jest ważna sprawa. Potrafiłam się, nie wiem, czy to był jakby poziom. No ale poziom taki, że mogłaś pójść do sklepu, zrobić zakupy, nie wiem, załatwić sprawę w banku, czy jak miałaś jakiś taki nagły problem, umiałaś sobie dać radę? Tak. Ale jesteś pewna, że mówiłaś prawidłowo, gramatycznie i każdy cię rozumiał, czy miałaś jakieś mimo wszystko delikatne problemy? Miałam delikatne problemy, logiczne, miesiąc czasu to tak czy inaczej jest bardzo szybko. Nauczyłam się na tyle, że wszyscy mnie rozumieli, popełniałam błędy jak najbardziej, które szlifowałam. Co jeszcze robiłam? Oglądałam telewizję, wiadomo, po hiszpańsku. To znaczy, w moim przypadku było trochę trudniej, bo tu się mówi w Katalonii w dwóch językach i tu przede wszystkim wszędzie mówiono po katalońsku. Ja mówię po katalońsku i mówię po hiszpańsku. Ale wiadomo, dla mnie łatwiej tak czy inaczej jest mówić po hiszpańsku i tego języka się nauczyłam właśnie najpierw. Później było trochę mieszanki kataloński, hiszpański, ale mówię, w miesiąc czasu nauczyłam się na tyle, że wszyscy mnie rozumieli i swobodnie mogłam tym językiem się posługiwać. Tak, tylko kiedyś było nieco inaczej, bo te 25 lat temu to nie było wielu Polaków właśnie w Hiszpanii i też innych obcokrajowców, prawda? Więc byłaś ty i sami Hiszpanie, tak? Dzisiaj jesteś ty i kupa Polaków. Tak. Właśnie, podstawowym warunkiem w moim przypadku było to, że ja nie miałam do kogoś się zwrócić po polsku. Nikt, bo ja musiałam tak czy tak, jak to się mówi, si o si, ty nie jak ja hablar.
Tak jest, czyli tak czy siak musiałaś mówić. Tak czy tak musiałam mówić, nauczyć się. Także to była naprawdę motywacja niesamowita, bo jak nie mówisz, to też cię nie rozumie, nikt cię nie rozumie. No dokładnie. Także taka rada dla naszych słuchaczy, osób, które uczą się hiszpańskiego, czyli widzicie, jeżeli próbujecie, staracie się mówić jakkolwiek, znacie jakieś słowo, spróbujcie coś z niego sklecić, tak? Zawsze was ktoś poprawi. Ja też pamiętam, że jako dziecko byłam też rzucona trochę na głęboką wodę, bo pamiętasz, poszłam do Casala, umiałam powiedzieć tylko Ola. Casal to takie jest wakacyjne przedszkole. I nie było obcokrajowców wtedy tam, sami Hiszpanie. I pamiętam, że to akurat mi tak utkwiło z dzieciństwa, że jak przychodziłam do domu, to było tak: mama, a co to znaczy to? Mama, a co to znaczy to? Mama, a tamto? Mama. I nie miałaś mnie dość, jak ja ciągle pytałam, co to znaczy, co to znaczy, co to znaczy? Nie, absolutnie. To ja, więc zdawałam sobie sprawę, że wam jest trudno, ale dzieci to jak gąbka, wszystko wchłaniają bardzo szybko. I bardzo szybko nauczyliście się. To był nie tylko hiszpański, był kataloński, obu ty i twój brat, nie? Tomasz. Też kataloński i hiszpański, czyli dwa języki się nauczyliście od razu. To znaczy się, ja kataloński trochę rozumiem, ale tak, żeby mówić, to nie za bardzo, wiesz? No ale, no bo jest ciężki, kataloński język jest ciężki, ale dla was to było też i utrudnienie. Tak, no zgadza się. No to jak to utrudnienie brzmi? Mogłabyś powiedzieć, entonces podemos hablar un poquito en español? Możemy chwileczkę porozmawiać po hiszpańsku, będę tłumaczyć. Nie musisz, okay. Chyba że ty umiesz też tak, że mówisz jedno zdanie po hiszpańsku, a drugie po polsku, czy ja mam to tłumaczyć, jak wolisz? Mogę tłumaczyć, mogę mówić ja w obu językach, jak wolisz. Okej, okay, pues hablamos español. To pogadamy chwilę po hiszpańsku. Musimy tutaj udowodnić naszym słuchaczom, że rzeczywiście mówisz prawidłowo. Tutaj mamy teraz setkę egzaminatorów, także powodzenia. Bueno, entonces podemos hablar sin problema. ¿Qué queréis saber? A ver, hacerme una pregunta. No sé, a lo mejor algún oyente quiere hacerme una pregunta y yo voy a responder encantada. Teraz po polsku. Aha, teraz po polsku. No tak, zapomniałam, że miałam przetłumaczyć, że jak najbardziej możemy po hiszpańsku mówić i jeżeli ktoś ze słuchaczy ma ochotę zadać jakieś pytanie, to ja jak najbardziej do dyspozycji. No świetnie, dobrze przetłumaczyłaś, dobrze, wszystko bezbłędnie, super. Pani profesor, dobrze, tak? Tak, jak najbardziej. Entonces la gramática, dime por favor la gramática. Si yo te digo, háblame en subjuntivo, o háblame en condicionales, o en imperativo, o cosas así, ¿qué me puedes decir? Czyli jak to jest z tą gramatyką. Czy wiesz, co to jest subjuntivo? Czy wiesz, co to jest kondicjonal? Czyli tryb przypuszczający? Czy wiesz, co to jest tryb rozkazujący? I tak dalej. Czy umiałabyś sobie tutaj właśnie, ja ci powiem, powiedz mi takie trudniejsze zdanie, jakieś gramatyczne. En este momento, la verdad, que gramaticamente yo no tengo ni idea, porque yo no fui a estudiar al colegio. Czyli teraz po polsku? Po polsku, że ja nie poszłam do szkoły, nie uczyłam się w szkole hiszpańskiego, ja uczyłam się hiszpańskiego tak jak mówię na ulicy i dla mnie to jest subjuntywy, ja nie wiem co to jest. Ja używam różnych tych właśnie gramatycznych zwrotów i w zdaniu używam, można powiedzieć bezbłędnie, bo sami Hiszpanie mi o tym mówią, ale tak jak ty mówisz, gramatycznie nie mam pojęcia, także tutaj to już jest twoja rola, ja widzisz, powinnam brać lekcje u ciebie. Ale po co ci lekcje, jak mówisz dobrze, tak więc słuchajcie, jeżeli czujecie się pewni i potraficie coś powiedzieć i dogadujecie się, to nie skupiajcie się tak mocno na tej gramatyce, no chyba, że chcecie zdać jakiś egzamin, no to okej. Okay. Mamy jedno pytanie po hiszpańsku od Luciany. ¿Qué extrañas de Polonia? Czyli za czym tęsknisz z Polski? Z Polski? Za moją córeczką? A i teraz właśnie, bo tu jest też drugie pytanie od Ilony, że dla porównania trochę katalońskiego też, to spróbuj odpowiedzieć na to pytanie najpierw po castellano, czyli po hiszpańsku i za chwilę po katalońsku. Na to samo pytanie, jakby to samo powiedzieć, tylko w tych dwóch różnych dialektach. Mhm. Nie dialektach, w dwóch językach. No to aha, nie, nie, to nie jest dialekt, tylko język osobny. No język, dobra. Oczywiście. Aha, już się zdenerwowałaś, już.
No już. I to jest właśnie to. Katalonia i Hiszpania. Już jest napięcie. Po katalońsku nie ukrywam, że jest ciężko. Poczekaj, bo musiałabym trochę pomyśleć. No pomyśl. Albo może coś łatwiejszego, to nie musi być. No ale to... Czyli co, po hiszpańsku, za czym tęsknię? Echo de menos, lo que echo de menos de Polonia, alguna comida. En castellano no sé cómo llamarlo, pierogi ruskie. Ah, porque en castellano no existe empanadas ruskie, de Rusia, pero no. No, se puede decir raviolis. Raviolis también. Raviolis. Ruskie. Raviolis ruskie, nowe słowo. Ale nie, jak spotykam Hiszpanów tutaj w Polsce, to mówią pierogi ruski. Pierogi ruski. Pierogi ruski. No. Także pierogi ruski. A po katalońsku mówi się trobu a falta pierogi ruskie. No, czyli jeszcze raz ten początek po hiszpańsku i od razu po katalońsku mogłabyś? Po polsku brakuje, że... Nie, po hiszpańsku. Po hiszpańsku, przepraszam. Po hiszpańsku i po katalońsku. Echo de menos pierogi ruskie. Po katalońsku trobu a falta pierogi ruskie. No, czyli niczym się to nie skleja ze sobą. Jak widzicie, to są dwa różne języki, przepraszam. Dwa różne... odrębne języki i jest troszeczkę trudno. Mamy też od Niny pytanie, jak wygląda sytuacja na rynku pracy w Hiszpanii dla takiej lektorki angielskiego na przykład. Aha, czyli Nina wnioskuje, że jest lektorką angielskiego. Jak wyglądałaby dla niej sytuacja rynku pracy? Jak myślisz? Teraz w Hiszpanii, nie ukrywam, jest bardzo ciężko z pracą, no tym bardziej, że okres pandemii, który dalej jeszcze trwa, bo tutaj się jeszcze to nie skończyło, mimo tego, że już pomału wszystko się otwiera. Wiele hoteli ucierpiało i są dalej zamknięte, niektóre już są otwarte. I dla ludzi, którzy mówią w języku angielskim, być może jest większa szansa na pracę w turystyce, w restauracjach, w hotelach, znaczy hotelarstwo po prostu, czy ewentualnie w różnych firmach, te firmy, wielkie firmy, które potrzebują ludzi z różnymi językami, przede wszystkim właśnie angielskich. Ale ogólnie sytuacja jest bardzo ciężka na rynku pracy. Mhm. I Nikola zadała pytanie, czy trudno było zdobyć pierwszą pracę w Hiszpanii? Co 25 lat temu. Nie, 25 lat temu pracy było dużo, naprawdę. Ja jak tylko przyjechałam, to praktycznie po miesiącu już zaczęłam pracować. Ja zaczęłam pracować po miesiącu, tak, aż do czasów prawie że pandemii, z niewielkimi przerwami. Wiadomo, że tutaj też Jana Kostaurała pracując. Okres zimowy, czyli grudzień, styczeń i luty, to były te miesiące przerwy, prawda? Bo później pozostałe miesiące jest turystyka. Także kiedyś nie było ciężko z pracą. Pracy było wszędzie i dobrze się zarabiało. Sytuacja zaczęła się zmieniać pomału, jak coraz więcej krajów zaczęło wchodzić, że tak powiem, wchodzić w Unię, do Unii Europejskiej i otwierały się granice. Tak? No między innymi właśnie Polska i wtedy tak dużo Polaków wyemigrowało do Hiszpanii i teraz w zasadzie to spotkać Polaków na ulicy nie ma problemu. Tak, dużo jest Polaków tutaj, chociaż też wielu wyjechało, bo sytuacja w Hiszpanii na dzień dzisiejszy smutne, ale to prawda, no jest ciężka, jeśli chodzi o sytuację pracy, tak? Także wielu wyjechało, wróciło do kraju, czy wyjechali do innych krajów, większość wróciła, z tego co wiem, z tych moich znajomych, nie? Ale niektórzy tacy jak ja na przykład, no siedzę tutaj dalej, bo dalej staram się mimo pandemii, mam nadzieję, powrócić do turystyki, że to kiedyś... No właśnie, jak tam na ten sezon? Dużo jest, duże obłożenie, zaczynają przyjeżdżać, bo z tego co mi wiadomo, to od jutra bodajże można bez testu i bez szczepionki podróżować do Hiszpanii. Na razie na próbę zostaną chyba od jutra otwarte granice.
No i wydaje mi się, że jest to właśnie spowodowane tym, że Hiszpania mocno jednak ucierpiała w tej pandemii i szuka jakichś rozwiązań, żeby zachęcić jak największą liczbę osób, żeby przyjechały, tak, żeby odżyło troszeczkę to życie codzienne. To znaczy, grup jako grup raczej w tym roku nie przewiduje się, przynajmniej posta Wrawa. Przyjeżdżają ludzie indywidualni. Aha. No i z twoich usług też można indywidualnie korzystać? Jak najbardziej, pewnie. Jeżeli ktoś ma ochotę zwiedzać na przykład Barcelonę, Gironę czy inne piękne miejsca w Katalonii, indywidualnie, znaczy cała rodzina, czy grupki, pięć, sześć, czy nawet dwie osoby, wszystko jedno. Jak to organizujesz wtedy? Załóżmy, że jest rodzina pięcio-sześcioosobowa i jak to organizujesz? Jeśli chodzi o zwiedzanie Barcelony, to zwiedzamy wtedy, jedziemy pociągiem do Barcelony, używamy transport publiczny. Jeżeli jest powiedzmy do pięciu osób, to wtedy robię to moim samochodem. Twoim prywatnym samochodem. No ale też jest chyba opcja wynajęcia jakiejś furgonetki, prawda? I no, też można. No ale czyli a co rekomendujesz bardziej, zwiedzanie właśnie transportem publicznym Barcelonę, czy jednak samochodem? Szczerze powiem, że lepiej transportem publicznym. No właśnie, to taka ciekawostka. Naprawdę, dlatego że Barcelona się bardzo zmieniła. Ktoś, kto był parę lat temu w Barcelonie, dzisiaj jakby przyjechał, to by jej nie poznał. Dlatego że wiele ulic w Barcelonie stały się wąskimi uliczkami, przeistoczyły się powiedzmy w takie pasaże. Nie można parkować absolutnie nigdzie, coraz mniej jest miejsc do parkowania. Parkingi są tak horrendalnie drogie, że to nawet to się do głowy nie myśli. Także myślę, że najlepszym sposobem jest właśnie zwiedzanie transportem publicznym. No i super. Dobrze, a oprócz Barcelony i Costa Brava to inne regiony też, czy tylko Katalonia? Ponieważ ja, że tak powiem, też jestem blisko Walencji, bo akurat tutaj Comunidad Valenciana, czyli kolejny region autonomiczny Hiszpanii, bo wiadomo, Hiszpania to ma wiele regionów autonomicznych, jednym właśnie z nich jest Katalonia, drugim z kolejny to Comunidad Valenciana. I ten region też bardzo dobrze znam, też pracowałam tutaj jako przewodnik, także gorąco polecam na przykład odwiedzenie Walencji, piękna Walencja. Tak, mi pokazywałaś Walencję. Podobała ci się? No pewnie, super jest, naprawdę fajne, fajne. I też samemu, myślę, że ciężko jest samemu zwiedzać, bo co, no wyszukasz sobie jakieś miejsca w internecie, szukaj, jeździ i tak dalej, jeszcze jak nie znasz języka na przykład, no to wtedy warto rzeczywiście skorzystać z swoich usług, tym bardziej jak mówisz, że nie tylko przez biuro podróży, tylko też można to zorganizować indywidualnie, no to super. Czyli osoby zainteresowane, tutaj zostawisz komentarz pod postem i jeżeli ktoś będzie miał ochotę, czy też pomoc, obojętnie co, prawda? Coś nieraz pamiętam, jak ktoś miał jakiś problem, coś się wydarzyło, to też pomagałaś, prawda? W różnych to sytuacjach. Oczywiście, jeżeli ktoś ma na przykład problem z dotarciem do hotelu, czy lotnisko, czy wiadomo, ja zajmowałam się, no turystyka to nie jest tylko przewodnik. Dokładnie, tak. Turystyka to jest na przykład załatwić hotele, zrobić przewóz z lotniska do hotelu, zarejestrować, pomóc właśnie w tego typu sprawach, czy zorientować klienta, się pyta, gdyby mieli na przykład niektórzy przyjeżdżają z złotówkami, gdyby mieli pieniądze, no to wiadomo, taka informacja też jest ludziom potrzebna. Oczywiście. A nie wszędzie mogą przewodnika znaleźć. A poza tym, przepraszam, że ci wejdę słowo, ale muszę to zrobić, dlatego że sama byłam świadkiem niejednokrotnie. Przewodnik a przewodnik to są dwa różne pojęcia, bo są przewodnicy, tak jak wielokrotnie rozmawiałyśmy o tym, którzy są to młode dziewczyny, które przyjeżdżają do Hiszpanii i wyobraźcie sobie, że one nigdy tam nie były nawet tej Hiszpanii. Przeczytały coś tam w książkach, przeczytały coś tam w jakiś w internecie, wykuły na pamięć, kierowca ich obwiózł, one powiedziały z pamięci, co wiedziały i wielki przewodnik, prawda? Wiele razy było tak, pamiętasz, że ludzie przyjeżdżali z wycieczki, tak w zasadzie to nic z tego nie wiedzieli, albo niewiele się dowiedzieli. No niewiele się dowiedzieli, no bo wiadomo, te osoby, które nie są tutaj cały czas, więc nie są na bieżąco z informacjami. No dokładnie. Czy te osoby nauczą się, przeczytają w książce czy przewodniku parę tam rzeczy,
Wiadomo, no powiedzą, przekażą oczywiście jak najbardziej, no ale to nie jest to samo, co my mieszkający tutaj, prawda? Żyjący Hiszpanią i którzy potrafimy pokazać ją właśnie z tej hiszpańskiej strony, nie? No, nie dokładnie. Punktu widzenia polskiego, tylko z punktu widzenia Hiszpana. Tak. Bo praktycznie no, po tylu latach jednak w moim przypadku ćwierć wieku, kiedy tutaj już ktoś siedzi, to się przesiąkło tą hiszpańską mentalnością, bo to nie tylko chodzi o język, prawda? To nie tylko jest język, ale też i mentalność, sposób myślenia. Ja to sama widzę po sobie, te zmiany, które u mnie się dokonały. Ja myślę, że dla mnie super. Czy moje otoczenie, moi przyjaciele, jak mnie widzą? Myślę, że dobrze, bo jak się spotykamy, to się cieszą i bardzo dużo się śmiejemy. Mhm. I taka bardzo pozytywna jestem bardzo pozytywnie nastawiona i ludzie to odbierają właśnie w taki właśnie sposób, nie? No i jeśli chodzi o klientów, to przekazuje taką samą energię. Dokładnie. O, energia, to jest dobre słowo. Energia, tak? To jest bardzo istotne, bo no, to jest naprawdę jeden z kluczowych elementów. Przekazać coś, tak samo jest też z nauczycielami. Ja to porównuję do swojej pracy, do swojej, ale to jest jednak praca z ludźmi. I kwestia tego, jak przekażesz pewne elementy, tak one zostaną odebrane. I nauczycieli tak samo jest masa, ale jest też mnóstwo takich, gdzie otwierają książkę i jadą, tak jak wcześniej wspominałam. Lekcja po lekcji. Ja nie mogę powtarzać tego samego, bo no nie da się, więc też zawsze szukam jakichś nowych tematów, nowych rozwiązań, więc ty masz podobnie. No i na pewno dlatego też masz bardzo dobre opinie, bo no jesteś rozchwytywana, no muszę cię tutaj pochwalić, nie ma to tamto, nie to, że jesteś moją mamą, bo wiesz, że ja to jestem dość surowa, nie? Wiem, oczywiście. No więc jak ja chwalę ciebie, to znaczy, że jest wysoki poziom zachowany, także gratuluję, dobrze jest. No, dziękuję. To samo mogę powiedzieć o tobie, jeśli jako nauczycielka, bo też miałam sposobność cię słuchać, jak prowadzisz lekcje i w jaki sposób to robisz. Także tak jak ty prowadzisz lekcje ze swoimi uczniami, to jest podobna sytuacja, jak ja prowadzę wycieczki z moimi. Mhm. Także z pasją. I to jest naprawdę, nie można tego oszacować, nie ma ceny na to. Tak. Ja mam takiego jednego ucznia i takie stwierdzenie mi się przypomniało. Michał, serdecznie cię pozdrawiam. Michał z Warszawy. Jest już po 20, zaraz będzie 21, więc muszę to powiedzieć. Nie ma takiego słodkiego pierdzenia, nie? I on tak mówi właśnie i mówi, no właśnie, takie słodkie pierdzenie, tak sobie tutaj reklamę robimy, ale nie, reklama reklamą, ci co mnie znają, to wiedzą, że to nie jest słodkie pierdzenie, tylko rzeczywistość i że mogę z czystym sumieniem, a nawet mogę ręczyć głową swoją, że jak ktoś będzie potrzebował pomocy czy przewodnika, to wykonasz swoją robotę na 6 z plusem. Jestem przekonana. I nie mówię tego tylko dlatego, że jesteś moją mamą, tylko wiem, jak pracujesz, a no robisz dobrą robotę. No, dziękuję ci, córeczko, wiem, że jesteś krytykiem, także to dla mnie to jest naprawdę zaszczyt. No, świetnie. Dobrze, moi kochani, miło się rozmawia, bardzo fajnie wszystko jest, ale czas na nas pomalutku, będziemy się z wami żegnać. Pytań parę od naszych słuchaczy było, także bardzo się cieszę, że byliście z nami podczas dzisiejszej audycji. No i co mogę więcej wam powiedzieć? Chyba, że ty jeszcze coś byś chciała dodać od siebie? No, było mi naprawdę bardzo miło wejść do radia. Stresik był? No wiadomo, pierwszy raz robię to w taki sposób, to znaczy rozmawiając z tobą właśnie w radiu. No właśnie, to jest ciekawe, nie? Bo jak zawsze rozmawiamy, to nie słucha nas setki ludzi, tylko właśnie same rozmawiamy, a teraz rozmawiamy o rzeczach, które ja wiem, ale inni nie wiedzą, prawda? No tak, no to nie ukrywam, że trema jest. Dalej jeszcze mówię, ale już pomału, powiedzmy, czuję się bardziej swobodnie. No a musimy kończyć. Jak chcesz, możemy kolejną godzinkę, nie ma problemu, nie? Tak, oczywiście. Jak się zapatrujesz? Możesz tu siedzieć, słuchaj.
No. Dobrze, nasz realizator może tutaj siedzieć z nami, a jest DJ-em, DJ Lele oczywiście jest naszym realizatorem dzisiejszym, który gra świetną muzykę, nie tylko na weselach, ale na wszystkich innych imprezkach, także wiesz, jeszcze by nam tutaj... I mówi mi, że w Hiszpanii mógłby zagrać. To słuchaj, ja mam taką propozycję. Trzeba zorganizować jakiś wyjazd. Słuchajcie, bierzemy ze sobą DJ-a Lele i w Hiszpanii robimy playa party. O, super. Zrobię, załatwię jeszcze statek. Ale nie, to możemy na statku robić takie imprezy. Na statku. Nie masz choroby morskiej? Nie mam choroby morskiej. Mama mnie słyszy? Czy słyszysz? Nie słyszę. Nie mam choroby morskiej, jak najbardziej jestem za. Zrobimy tak, żeby rybki też się w morzu pobawiły. Okej, okay, mówi, że zrobi tak, że rybki w morzu też będą dęsiły. Te syrenki, tak? Syrenki. Te syrenki to chyba na plaży. Morsy. Wiesz co? Morsy. Morsy. Morsy też są. Morsy też są. Są poczki, są morsy. I syrenki. Okej, okay, to ja biorę wszystkie. On bierze wszystkie. No to okej. Okay. No to będzie. Mamy ustalone, dobrze. No to skoro tym miłym akcentem, żarcikami, ale się zrobiło wesoło. No i bardzo tak dobrze. Na tym życie polega radość, pozytywne nastawienie i korzystać z życia. No oczywiście, że tak. Pani, słońce, plaża, piękne miejsca i pozytywna energia. Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Także na pewno, jak się uda zebrać ekipę naszych słuchaczy, możecie pisać, może coś się zorganizuje, kto to wie, nie ma problemu. Z mojej strony też możecie liczyć na pomoc i oczywiście ja nie biorę się za robotę przewodnika, o nie, tutaj jest specjalistka od tego, więc ja się nie wtrącę. Natomiast oczywiście możemy tutaj coś pomyśleć, zorganizować, może się uda, jak słuchaj, się zbierze ekipa. Słuchaj Agnieszka, patrz jak to było, mieliśmy przy... Mamy no teraz... No hay problema. Aquí mamy... estoy yo y arreglo todo y soluciono todo, así que estoy esperando a todo el mundo. No i piękne słowa. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli, a jeśli nie, to możesz przetłumaczyć. Że nie ma żadnego problemu, ja tutaj jestem na miejscu i zapraszam wszystkich, jestem do waszej dyspozycji. Świetnie. Mówię, mamy przewodnika, ostatnio mieliśmy też hotel. Wszystko a, mamy. No właśnie, teraz mamy przewodnika, ostatnio mieliśmy hotel z Arianną. No to mamy już wszystko, mamy DJ-a. Jeszcze przewoźnika, to trzeba pomyśleć, może kogoś się na audycję znajdzie. Ty, mam kolegę, który ma tiry, słuchaj. Ciekawe, ile by taki taksówkarz z Zawiercia wziął do Hiszpanii. Nie taksówkarz, ja mam kolegę, co ma swoje tiry na Hiszpanię jeździ. Się wpakujemy na pakę do tira. A są takie filmiki na YouTube i na Facebooku, gdzie właśnie tacy Ukraińcy wyskakują, czy nawet nie Ukraińcy, tacy, wiesz, uchodźcy po prostu z tira. My też byśmy nie, tak w Hiszpanii wyszli. Z tira wyskakują. A, oglądałeś się YouTube'a, daj spokój. No, tak jest jakoś. Że uchodźcy z tira wyskakują i ten. No dobra, ale mamy tira, słuchaj, da się załatwić, możemy jakąś imprezkę rozkręcić. 2,5 dnia pojedziemy, 2,5 tysiąca kilometrów, akurat się wybawimy, dojedziemy i będzie dalej imprezka. Wszystko pięknie, wszystko ładnie. Super, no to skoro mamy wszystko ustalone, to dziękuję ci bardzo za to, że dzisiaj byłaś z nami i na koniec nasi słuchacze radiowi posłuchają sobie piosenki, twojej ulubionej zresztą, Alejandro Sanz, Corazón Partido. Piękna, tak. Tak jest, tak. Tak więc żegnamy się już. Może kiedyś jeszcze zrobimy jakąś audycję na jakiś temat, kto to wie. Zobaczymy, jak bardzo to będzie. Bardzo chętnie. Dziękuję również wszystkim za słuchanie, za uwagę i tak jak mówiłam, zapraszam. Bardzo chętnie jeszcze raz się spotkam z wami. Świetnie. Super. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz Corazón Partido, Alejandro Sanz. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa, hej. Do za tydzień.